Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Reistus i zapraszam was na kolejnego Daily Newsa, tym razem przygotowanego na 16 października 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Aż chciałoby się krzyknąć, umarł Rohan Online, niech żyje Rohan Online. Najpierw jednak uporządkujmy fakty. Wczoraj wieczorem, po 12 latach istnienia, Rohan Online znika z rynku. Kultowy MMORPG, który wychował całe pokolenia graczy. Również te z Polski, bo swego czasu Rohan był u nas bardzo popularny. Żałoba po Rohan Online nie będzie trwała jednak zbyt długo. Jeszcze w tym miesiącu, a dokładniej 27 października, wystartuje Rohan Eternal Vengeance, czyli podobno dużo lepsza wersja Rohan Online. To nie będzie Rohan 2. Rohan Eternal Vengeance to po prostu ulepszony i lekko przebudowany MMORPG, który ma nam dostarczyć tyle fanu, ile dawała początkowa wersja gry. Z tego co udało nam się dowiedzieć, Rohan Eternal Vengeance będzie posiadał lepsze zabezpieczenia, mniej pay to win, większy exp i drop rate, nowe umiejętności oraz bardziej zbalansowane przedmioty. Z gry zniknie parę systemów i mechanik, które tylko przeszkadzały w rozgrywce. W Rohan Eternal Vengeance wszyscy gracze rozpoczynają przygodę od zera. Cały nasz progres z Rohan Online zostanie skasowany. To był bardzo trudny czas dla graczy amerykańskiej i globalnej wersji Terra Online, którzy przez 2 miesiące nie wiedzieli na czym stoją. Na szczęście ich gehenna właśnie się skończyła. Doskonale nam znana firma Gameforge ogłosiła, że przejmuje prawo wydawnicze do Terra USA. 22 października rozpocznie się migracja kont, a 12 listopada Gameforge oficjalnie przejmie opiekę nad tamtą wersją. Nie trzeba się martwić o nazwy postaci, przedmioty czy gildie. Wszystko zostanie automatycznie przeniesione z Enmaze Entertainment do Gameforge. Warto dodać, że Gameforge przygarnęło niedawno rosyjskich graczy, którzy również zostali bez domu. Można więc powiedzieć, że Gameforge stało się praktycznie globalnym wydawcą Terra Online. Na Steamie przedwczoraj zadebiutowała jeszcze jedna ciekawa produkcja. Niejaki Eternal Return Black Survival. Jest to połączenie kilku gatunków. Mamy tutaj trochę Battle Royale, trochę MOBA, trochę survivalu, trochę hack and slasha i trochę elementów MMO. Przenosimy się na bezludną wyspę o nazwie Lumia, na której tworzymy bronię, rozwijamy postać, levelujemy, ale przede wszystkim walczymy z innymi graczami. Naszym celem, jak w każdym Battle Royale, jest przetrwanie. Ostatnia żywa osoba wygrywa meczyk. Eternal Return Black Survival naprawdę może się podobać ze swoim rzutem izometrycznym oraz schludną grafiką anime. Najważniejsze jednak, że jest to produkcja free to play. Mniej więcej rok temu gruchnęła wiadomość o Naruto Slugfest, pierwszym prawdziwym MMORPG na licencji Naruto, który w porównaniu do Naruto Online miał oferować otwarty świat i super dynamiczną walkę. Globalna wersja gry była zaplanowana na wiosnę tego roku, ale miesiące mijają, a premiery gry jak nie było, a tak nie ma. W taki sposób twórcy Naruto Slugfest tłumaczą się z opóźnienia. Wybaczcie, ale takie formułki słyszeliśmy już z kilkadziesiąt razy. Cytuję, podjęliśmy bardzo trudną decyzję. Pierwotna data premiery zostanie przesunięta na czas nieokreślony, ponieważ nasz zespół deweloperów pracuje niestrudzenie nad optymalizacją Naruto Slugfest. Na czas nieokreślony, czyli Naruto Slugfest równie dobrze może wystartować w tym miesiącu albo w 2021 roku. Albo wcale, jeśli producenci dojdą do wniosku, że gra nie ma przyszłości i nie zdoła osiągnąć sukcesu. Czyli na razie zostaje wam granie w Naruto Online lub jeden z kilku innych fanowskich tworów inspirowanych światem Naruto. No i to już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news spodobał wam się najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!